Ten pokaz, który zorganizowaliśmy na terenie zajezdni, polegał na udowodnieniu, jak ciężko ten tramwaj jest zatrzymać. W tym pokazie brały udział 3 pojazdy, tramwaj, krakowiak, najdłuższy w Polsce, o wadze 60 ton, autobus 12-metrowy, który waży 16 ton i samochód osobowy, który waży ponad 1,5 tony. Te pojazdy na odpowiedni znak ruszały, rozpędzały się do prędkości 30 km na godzinę i w odpowiednim momencie wszystkie pojazdy zaczynały hamować. I co się okazuje? Okazuje się, że samochód przy tej pogodzie, która dzisiaj jest i śliskiej jezdni, może zahamować już po 5 metrach. Ten autobus, który waży 16 ton, potrzebuje ponad 15 metrów, żeby się zatrzymać. A tramwaj, który waży 60 ton, to jest kwestia zatrzymania i drogi hamowania po przejechaniu 33 metrów. To pokazuje, jak motorniczowie ciężko mają w sytuacji, kiedy ktoś wchodzi na torowisko nagle, ten tramwaj zatrzymać, i jakie to jest niebezpieczne, kiedy w ostatnim momencie wbiegamy czy wchodzimy przed tramwajem. To może tak z zewnątrz wygląda ładnie, tramwaj jedzie, hamuje, pięknie, ale niestety w praktyce, jak się tu usiądzie za stery, to ten tramwaj już tak nie słucha. My musimy dużo myśleć do przodu, my musimy reagować odpowiednio wcześniej. Niestety, jeżeli ja zacznę hamować gwałtownie, wszystkimi hamulcami, jakie mam tu dostępne, to pasażerowie, nawet ci siedzący, którzy siedzą na fotelach przodem do jazdy, może ich wyrwać z fotela. Część ludzi jest w temacie i faktycznie zatrzymują się, przepuszczają nas, nie ma problemu. Natomiast są miejsca takie, gdzie jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo turystów. No my wiemy z doświadczenia, że musimy tam jednak ich przepuścić. Każdy się gdzieś tam spieszy. Jeżeli ja będę stawał przed każdym przejściem, to mi się robi nagle opóźnienie, powiedzmy 5 minut, a ktoś ma 5 minut do odjazdu pociągu. No i wtedy jest nerw, wszyscy się denerwują, szybko. No niestety dla nas przede wszystkim jest najważniejsze bezpieczeństwo. Nie ma innej opcji, tylko bezpieczeństwo.